oglądamy takie zakłady, które powstały ciężką pracą i też myślą taką głęboką intelektualną, to serce się cieszy, a paręnaście spółek zagranicznych, a tutaj na Śląsku, w Tychach to wszystko się zaczęło, no to jednak budzi to uznanie i respekt. Serce rośnie, jak widzi się polskie firmy tak bardzo rozwijające się. Patrzę na tą transformację, która jest na Śląsku, to ewidentnie poszło to w bardzo dobrym kierunku, ale to jeszcze nie koniec. Produkt, który wytwarzamy, cechuje się żywotnością nie mniejszą niż 50 lat. Po 50 latach użytkowania nasze słupy czy wysiewniki można przerobić na inny wyrób w 100%. Wytwarzanie CO2 przy produkcji słupów aluminiowych jest mniejsze niż przy słupach stalowych. Firma Rosa w strefie jest od 1997 roku, czyli tak naprawdę od samego początku. Dzisiaj eksportuje do ponad 70 krajów świata, więc jest się naprawdę czym chwalić. Jest to powód do dumy dla tych. Cieszymy się, że polscy przedsiębiorcy, to nie tylko strefa kojarzy się z tymi wielkimi, dużymi inwestorami, ale również z takimi polskimi małymi, bo to już nie jest mała, a globalna firma.